Szanowne panie, szanowni panowie, po raz kolejny mamy zaszczyt poprowadzić powiatowe spotkanie noworoczne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu, miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gmin powiatu tomaszowskiego oraz zaproszonych gości. To już 10., a więc jubileuszowe spotkanie. Serdecznie państwa witamy. Katarzyna Banaszczak, Grzegorz Wągrodzki. O oficjalne otwarcie dzisiejszej uroczystości poprosimy teraz gospodarzy dzisiejszego spotkania, pana Piotra Kagankiewicza, starostę tomaszowskiego, oraz pana Mirosława Zielińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Serdecznie panów zapraszamy. Nie przypadkiem stoję po prawej stronie, a Mirek po lewej. To tak na marginesie. Tak. Szanowni państwo, to już 10. nasze spotkanie noworoczne. Nasze w sensie samorządu powiatu tomaszowskiego z mieszkańcami, z samorządami wszystkimi naszego powiatu. Jubileuszowe, czyli na pewno będzie najładniejsze. To wszyscy występujący mi obiecali. Co roku te spotkania są coraz lepsze, w tym roku będzie najlepsze. Miło mi jest powitać na 10. spotkaniu noworocznym panią poseł Dorotę Rutkowską. Bardzo serdecznie witamy posła pana Marcina Witko. W imieniu pani poseł Krystyny Ozgi jest dzisiaj jej asystent, pani Iwona Gawron. Serdecznie witamy. W imieniu posła Artura Ostrowskiego witamy pana asystenta społecznego, pana Łukasza Kotynię. Jest. Niezmiernie miło mi jest powitać wszystkich przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego na czele z przewodniczącym panem Markiem Mazurem. Witamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na czele z wicemarszałkiem Dorotę Ryl. Niezmiernie miło mi jest powitać radnych i przedstawicieli miasta Tomaszowa Mazowieckiego na czele z przewodniczącym Rady Miasta panem Stanisławem Stańdo oraz dziś wiceprezydentem Waldemarem Wędrowskim wraz z małżonką. Serdecznie witamy. Witamy radnych i przedstawicieli gminy Będków na czele z wójtem gminy Będków panem Lesławem Kołodziejczykiem i przewodniczącym Rady Gminy panem Andrzejem Legiezińskim. Jak co roku są z nami mieszkańcy gminy Budziszewice, oczywiście na czele z swym wójtem panem Marianem Holakiem oraz przewodniczącym Rady Gminy panem Piotrem Jagiełło. Serdecznie witamy Budziszewice. Najmniejsza gmina, najgłośniejsza. Zawsze tak jest. Bardzo pięknie witamy radnych i przedstawicieli gminy Czerniewice na czele z wójtem gminy Edwardem Pietrzykiem i przewodniczącą Rady Gminy Czerniewice panią Wiesławą Koczywąs. Za chwilę będzie równie głośna gmina. Serdecznie witamy radnych i przedstawicieli gminy Inowłódz na czele z wójtem gminy Zenonem Chojnackim oraz przewodniczącym Rady panem Markiem Leszczyńskim. Myślę, że ta grupa teraz najbardziej będzie słyszalna i widzialna. Dlatego, że jeden mieszkaniec ma mikrofon. Bo po prawej stronie stoi mieszkanie z tej gminy. Gmina Lubochnia. Serdecznie witamy, brawo! Pan Tadeusz Jóźwik i przewodniczący Rady Piotr Majchrowski. Serdecznie witamy. Myślałem, że będzie głośniej. Równie głośno i sympatycznie i serdecznie witamy radnych i przedstawicieli gminy Rokiciny na czele z panią wójt,
panią Barbarą Robak oraz przewodniczącym Rady Gminy, panem Tomaszem Tomczykiem. Serdecznie ich witamy. Serdecznie witamy radnych, przedstawicieli gminy Rzeczyca na czele z wójtem, panem Markiem Kaźmierczykiem i przewodniczącym Rady Gminy Wojciechem Szopą. Witamy pięknie. Niezmiernie miło mi jest powitać radnych i przedstawicieli gminy Tomaszów na czele z wójtem gminy Franciszkiem Szmiglem oraz panią Krystyną Pierścińską. Serdecznie ich witamy. W powiecie tomaszowskim mamy miasto Tomaszów Mazowiecki i gminę Tomaszów Mazowiecki. Witamy radnych i przedstawicieli gminy Ujazd na czele z wójtem panem Marcinem Grzelczakiem i przewodniczącym rady panem Arturem Pawlakiem. Gmina, którą za chwilę przywitam, jest dzisiaj w bardzo wzmocnionym składzie, ponieważ wzięła ze sobą proboszcza tejże parafii. Niezmiernie miło mi jest witać radnych, przedstawicieli gminy Żeleklinek na czele z wójtem gminy panem Bogdanem Kaczmarkiem, przewodniczącym rady panią Mirosławą Pasik. I tak jak powiedziałem, witamy serdecznie proboszcza parafii, wielkiego przyjaciela powiatu tomaszowskiego. Witamy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, panią Barbarę Klatkę oraz wieloletniego byłego dyrektora, pana Zbigniewa Tomkowskiego. Duet jest. Szanowni Państwo, my jako samorządowcy zawsze kochamy oświatę, zawsze lubimy na nią wydawać pieniądze, dlatego niezmiernie miło mi jest przywitać łódzkiego wicekuratora oświaty, pana Konrada Czyńskiego z małżonką. Witamy przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Artura Olsińskiego wraz z małżonką. Witamy serdecznie. Serdecznie witamy wszystkich przedstawicieli tomaszowskiego duchowieństwa na czele z księdzem dziekanem Henrykiem Kowalińskim. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli powiatowych służb mundurowych na czele z dowódcą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej generałem brygady Markiem Sokołowskim, komendantami powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, inspektora Gabriela Olejnika i starszego brygadiera Romana Pająka. Witamy służby mundurowe. Szczególnie ciepło witam wszystkich radnych Rady Powiatu na czele z panem, który stoi po lewej stronie. Serdecznie witam. Ja również bardzo ciepło witam wszystkich pracowników starostwa powiatowego na czele z panem, który stoi po prawej stronie. Niezmiernie miło mi jest powitać przedstawiciela Funduszu Inwestycyjnego Enterprise Investor, pana Michała Kędzię. Witamy przedstawicieli Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckiej, panią Martę Bogusz-Czerniewicz i pana Pawła Paczkowskiego. Jest z nami dyrektor Centrum Kardiologii Alenord w Tomaszowie Mazowieckiej, pan Piotr Paliński. Serdecznie go witamy. Bardzo pięknie i ciepło witamy ordynatorów, lekarzy, kierowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia na czele z prezesem, panem Arturem Wlejterskim. Niezmiernie miło mi powitać prezesa Stowarzyszenia STER, pana Romana Jagiellińskiego, który zawsze z nami jest. Jeśli nie dojechał, za chwilę będzie. Serdecznie go już witamy. Serdecznie witamy przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i jednostek organizacyjnych.
Brawa. Serdecznie witamy wszystkich przedstawicieli powiatowych urzędów i instytucji. Witamy serdecznie przedstawicieli powiatowych przedsiębiorstw. Miło nam jest powitać przedstawicieli powiatowych organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Bardzo gorąco witamy przedstawicieli powiatowych, miejskich i gminnych domów kultury. Równie ciepło witamy kierowników i opiekunów zespołów ludowych i orkiestr dętych. Witamy wszystkie przewodniczące gminnych kół gospodyń wiejskich z całego powiatu. Zawsze ich zapraszamy, ponieważ dbamy o swój wizerunek, dlatego niezmiernie miło mi jest powitać przedstawicieli tomaszowskich, kieleckich i piotrkowskich mediów, które zawsze o nas dobrze piszą. Serdecznie witamy. Razem. Jeszcze raz wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Serdecznie witamy. I otwieramy 10. spotkanie nasze. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę, miłej zabawy. Dziękujemy bardzo panu staroście, panu przewodniczącemu za przywitanie naszych znamienitych gości. Bardzo panom dziękujemy. Szanowni Państwo, tradycją naszych spotkań noworocznych jest wyróżnienie statuetkami przyjaciel powiatu osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju powiatu tomaszowskiego. Dotychczas przyjaciółmi powiatu zostały mianowane 42 osoby i było wśród tych 42 osób wielu wybitnych i znanych osobistości. Tegoroczne statuetki, podobnie jak te wręczone w 4 poprzednich latach, są symbolem wdzięczności i podziękowań za wspieranie nas w codziennej działalności na rzecz naszej małej ojczyzny. O wręczenie statuetek poproszę ponownie pana starostę i pana przewodniczącego. A kto w tym roku te statuetki dostanie? Za chwilkę się państwo przekonają. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, faktycznie niezmiernie miło mi będzie wręczyć te statuetki, bo te statuetki są wręczane ludziom wybitnym, zasłużonym dla powiatu tomaszowskiego. Niekiedy dajemy statuetki inwestując w przyszłość, ale dzisiaj będą raczej podziękowania. Zacznę od osoby, której wydawało mi się, że tą statuetkę pierwszą dostała właśnie ta osoba. Gdy sprawdziliśmy listę, przez szereg spotkań okazuje się, że tylko nam się wydawało. Dlatego niezmiernie miło mi jest wręczyć pierwszą statuetkę osobie, która sama o sobie mówi tak. 42 lata pracy to było wielkie przeżycie i wspaniała przygoda oraz wielka szkoła życia. Sport to bogactwo kontaktów, charakterów ludzkich i przyjaźni. Moje życie kręciło się wokół sportu od najmłodszych lat. To była wielka pasja. Sport mi cały czas towarzyszył. W szkole średniej byłem zawodnikiem, skakałem z wyż, grałem w siatkówkę, później byłem trenerem i działaczem. Gdyby mnie dziś spytano, czy bym coś w swoim życiu zmienił, odpowiedziałbym. Niczego bym nie oddał, co mnie w życiu spotkało i niczego bym nie zmienił. Kocham swoje życie. Szanowni Państwo, o kim mowa? Wieloletni dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, pan Zbigniew Tomkowski.
Bardzo wysoko ten mikrofon. To może tu. Witam serdecznie Państwa. Bardzo mi jest miło, że Pan Starosta tak dokładnie już o mnie powiedział. Nawet chciałbym zapytać, Panie Starosto, skąd ten cytat, bo ja tego sobie nie przypominam. Chciałem... To wszystko przez te 42 lata. Chciałem serdecznie podziękować za to wyróżnienie, które przyjmuję z olbrzymim zaszczytem. Chciałem również, Panie Starosto, i zwracam się również do służb Pana Starosty, serdecznie podziękować, że w czasie mojej 42-letniej pracy na tym stanowisku zawsze czułem wsparcie, zawsze czułem pomoc i życzliwość władz starostwa i ich urzędników. Serdecznie dziękuję i życzę dalszego, dynamicznego rozwoju mieszkańcom powiatu tomaszewskiego pod przewodnictwem Pana Starosty. Dziękuję uprzejmie. Ja tylko dodam do wypowiedzi pana dyrektora Tomkowskiego, że wielokrotnie żeśmy rozmawiali na ten temat, żeby jednak stanowisko starosty było dożywotnie, a zaraz potem, żebyśmy wprowadzili dziedziczenie. Wszystko przed nami, więc być może się uda. Szanowni Państwo, jest tradycją, że dostają osoby i też firmy statuetki przyjacielu powiatu. Niezmiernie miło mi jest dać kolejną statuetkę właśnie firmie. Firmie, która zarządza funduszami inwestycyjnymi. Najstarszą i jedną z największych tego typu w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Firma została utworzona przez uznanych ekspertów i pionierów branży finansowej. Od 1990 roku zarządzają kapitałem europejskich i amerykańskich instytucji finansowych. Ich zadaniem jest inwestowanie pieniędzy w spółki z dużym potencjałem wzrostu, tak by po określonym czasie we współpracy z przedsiębiorcami podnieść ich wartość, a następnie zwrócić inwestorom kapitał z wypracowaną nadwyżką. Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi jest powiedzieć, że właśnie taka firma postanowiła zainwestować swoje pieniądze w Tomaszowie Mazowieckim. Mowa tu o funduszu inwestycyjnym Enterprise Investors, dlatego poprosimy przedstawiciela tego funduszu, Michała Kędzie, o odebranie statuetki Przyjaciel Powiatu. Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zapewne dlatego, bo zajmujemy się onkologią, a nie laryngologią. Ja mam dzisiaj chrypkę, za którą bardzo przepraszam. Natomiast chciałbym bardzo podziękować za to wyróżnienie. Ono dla nas bardzo wiele znaczy i dziękujemy za docenienie naszego wkładu w rozwój Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. A co za tym idzie, polepszenie dostępu do opieki onkologicznej dla mieszkańców powiatu i województwa. To jest dopiero pierwszy krok. My, jak ktoś niedawno przejeżdżał niedaleko szpitala, dopiero mury zaczynają się wznosić. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie mogłem sobie wyobrazić lepszej zachęty do kontynuacji wysiłku inwestycyjnego. I z tego miejsca pragnę Państwu obiecać, że jeszcze przed końcem tego roku nowy, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny w Tomaszowie otworzy swoje podwoje dla pacjentów. Dziękuję bardzo. Pan Michał Kędzia trochę uprzedził fakty, bo tu nie wszyscy wiedzą, że jakaś diagnostyka i terapia onkologiczna powstaje w Tomaszowie. Szanowni Państwo, kolejną firmą, którą wręczymy statuetkę Przyjaciel Powiatu, jest firma, której misją jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej diagnostyki i kompleksowego leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, tak zwanej radioterapii, a także kształcenie studentów i rozwoju działalności naukowo-badawczej. Dziękujemy tej firmie, że tą misję będzie realizować właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. Dlatego niezmiernie miło mi jest poprosić o odebranie statuetki panią prezes Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, panią Martę Bogusz-Czerniewicz, jak i również wiceprezesa pana Pawła Paczkowskiego.
nas jest to ogromne wyróżnienie i duży kredyt zaufania. Mamy nadzieję, że naszą działalnością, a przede wszystkim wysoką jakością świadczeń, jaką będziemy chcieli zagwarantować pacjentom powiatu Tomaszowa Mazowieckiego, powiatom ościennym oraz całego województwa łódzkiego, będziemy mogli udowodnić, że zasługujemy na to miano. I mam nadzieję, że planowane w tym roku otwarcie naszego centrum będzie naszym wspólnym osiągnięciem, osiągnięciem mieszkańców powiatu, starostwa, jak również samego starosty. I korzystając z okazji, chciałabym podziękować za ogromną przychylność i zaangażowanie panu staroście Piotrowi Kagankiewiczowi oraz pracownikom Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, którzy swoją sympatyczną postawą, przyjacielską postawą gwarantują nam tak naprawdę bardzo przyjazne warunki do realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w powiecie tomaszowskim od lat na najwyższym poziomie układa się współpraca ze służbami mundurowymi. Współpraca pomiędzy samorządami a służbami mundurowymi jest tak dobra, że zazdrości nam całe województwo. Oczywiście to zasługa wszystkich samorządowców, wójtów, prezydenta, ale przede wszystkim to zasługa osób, które dowodzą tymi służbami. Dlatego niezmiernie miło mi jest kolejną statuetkę Przyjaciel Powiatu wręczyć komendantowi powiatowej policji w Tomaszowie Mazowieckiej, panu Gabrielowi Olejnikowi. Przepraszam za przejęzyczenie. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jestem bardzo wdzięczny, że w dniu dzisiejszym mogę być z państwem. Pan starosta tego nie powiedział, ale to nie upłynął jeszcze rok, odkąd trafiłem do Tomaszowa. To, że tak głęboko i tak dokładnie i tak bardzo dobrze oceniana jest nasza współpraca, jest to zasługa moich poprzedników, a także policjantów, którzy pracują i pracowników tej komendy na to miano. W imieniu ich i swoim serdecznie państwu dziękuję i obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby z tym powiatem jeszcze bardziej się zintegrować. Dziękuję państwu bardzo. Wcześniej przy powitaniach mówiłem dużo o oświacie, a może nie dużo, ale ważne rzeczy, więc teraz powiem tak. Następna statuetka jest dla osoby, która z racji zajmowanego stanowiska sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami naszego powiatu. Bardzo często zapraszany jest do nas na szkolne i powiatowe uroczystości, imprezy kulturalne i sportowe, w których chętnie uczestniczy. Jest bez wątpienia jednym z najbardziej oczekiwanych i miłych gości w naszym samorządzie. Jest naszym przyjacielem, wspiera nasze poczynania, a tym bardziej jest nam bliski, bo jest też również samorządowcem w sąsiednim mieście w Piotrkowie Trybunalskim. Dzisiaj w dowód wdzięczności za aktywne wsparcie powiatu tomaszowskiego otrzymuje statuetkę Przyjaciel Powiatu. Mowa oczywiście o łódzkim kuratorze oświaty, panu Konradzie Czyżyńskim. Zapraszamy po statuetkę. Panie starosto, panie przewodniczący, jest mi niezwykle miło, że jestem w tak wspaniałym gronie przyjaciół powiatu tomaszowskiego. Tak pan starosta powiedział, moja obecność na terenie powiatu wynika z wielkiej aktywności oświaty tomaszowskiej. Dzięki tej aktywności, dzięki temu, co się dzieje tu w Tomaszowie, w tomaszowskich szkołach, ja jestem tu i państwa wspieram. Dziękuję za to wszystko, życzę dalszego rozwoju, życzę wspaniałych absolwentów w szkołach. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zostały jeszcze przyznane dwie statuetki. Jednej firmie i jednej bardzo ważnej osobie, o której powiem. Niemniej jednak z racji obowiązków swoich dziś tych statuetek nie mogli odebrać. Tą firmą, którą zawsze lubimy, ja też jestem sportowcem, tak jak dyrektor Tomkowski, tą firmą, którą tak bardzo lubimy, jest Ministerstwo Sportu, które w zeszłym roku przyznało nam dotację w kwocie 800 tysięcy na budowę hali sportowej. Chcieliśmy wręczyć statuetkę, niemniej jednak, co się nie dziwimy, wybrali olimpiadę w Soczi, nie mogą gdzieś odebrać. Odbiorą tą statuetkę przy najbliższej wizycie w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Drugą statuetkę przyznaliśmy pani prezydentowej, pani Annie Komorowskiej. Zgodziła się, by taką statuetkę odebrać. Odbierze ją 20 września, czyli dzień przed dożynkami prezydenckimi. Dziękuję za tą statuetkę. Nie pozwoliła wysłać przedstawiciela. Powiedziała, że chce ją odebrać osobiście. Zrobi to 20 września. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Dziękujemy za współpracę. Jeszcze pozostało tylko 40 minut dla fotoreporterów i już rozpoczynamy zabawę. Bardzo nam miło, bardzo się cieszymy, że powiat tomaszowski ma tylu wspaniałych przyjaciół. Serdecznie gratulujemy, bardzo dziękujemy panu staroście, panu przewodniczącemu za wręczenie statuetek.